Daniel, no ponad 7 godzin podróży tutaj do Zawiercia. Już przyzwyczaiłeś się, że z Olsztyna wszędzie jest daleko i te podróże są długie? Chłopaki przed sezonem wspomnieli, że te wyjazdy są dłuższe, więc tak, jestem przyzwyczajony, można tak powiedzieć. Jakie to uczucie wracać do miejsca, w którym no, coś fajnego się stworzyło? Na pewno jest fajnie wrócić do miejsca, gdzie spędziło się fajny sezon, który zakończyliśmy fajnym wynikiem. Na pewno serce mocniej bije, więc jak najbardziej powrót na plus. To może być twój atut jutro? W czasie tego meczu jutrzejszego, że dobrze znasz tą halę? Myślę, że tak. Gdzieś spędziłem na tej hali sezon, więc myślę, że tak. Jakbyś określił to, co się dzieje w naszej drużynie teraz, te ostatnie, no, ostatni tydzień? Oj, myślę, że wystarczy już rozmów na temat przeszłości i skupiamy się już teraz tylko na siatkówce, ponieważ tego najbardziej potrzebujemy, po prostu zacząć myśleć tylko i wyłącznie o siatkówce. No to co tutaj się w piątek wydarzy? Czy te zmiany, które są wprowadzane przez trenera Marcina od poniedziałku, myślisz, że już przyniosą jakiś efekt, czy po prostu musimy uzbroić się w cierpliwość i to przyjdzie za jakiś czas? To na pewno jest progres. Na pewno to będzie progresować, na pewno z treningu na trening będzie to inaczej wyglądało, z meczu na mecz będzie to inaczej wyglądało, ponieważ to jest inna myśl szkoleniowa. Więc uważam, że potrzebujemy czasu. Myślę, że tutaj w piątkowym meczu pokażemy charakter, będziemy walczyć jak równy z równym.